Cześć, z tej strony Piotr, a wy oglądacie kanał Metalurgia. Dzisiaj porozmawiam sobie o najnowszej płycie zespołu Jarun, zatytułowanej Rok Spokojnego Słońca. Do nagrania tej recenzji zabierałem się od połowy kwietnia, jak nie wcześniej, bo chyba te pliki dostałem nawet wcześniej do przesłuchania. I ta płyta faktycznie towarzyszyła mi przez rok, ale miałem problem, żeby znaleźć dla niej jakąś narrację, żeby ciekawie o niej opowiedzieć. I no cóż, premiera była, wiem, że w kwietniu, teraz mamy połowę grudnia, ale z drugiej strony jest to okres jakichś podsumowań, list końcoworocznych. I jeśli ten film pomoże tej płycie znaleźć się w jakiejś z nich, jeśli ktoś tę płytę po prostu przegapił, to mam nadzieję, że ją dzięki temu filmowi nadrobi, bo jest co nadrabiać. Jarun to naprawdę wyjątkowy zespół na tle nie tylko polskiej sceny. Zaczynali od łączenia folku z black metalem i te elementy folkowe stopniowo były rugowane z ich muzyki, zastępowane progresywnym graniem troszkę podchodzącym może pod Opeth, tylko z bardziej tradycyjnymi, znajomiej brzmiącymi melodiami zamiast bluesa, może trochę kojarzącymi się też z chociażby późnym Enslaved, tylko znów bez wikińskiego patosu, bez jakichś tam Ragnaroków, ale z taką zimną, słowiańską melancholią i zadumą. I do tego oczywiście black metal. Black metal, który moim zdaniem był zbyt oszczędnie dystrybuowany. Jarun, mam wrażenie, był zespołem, który ma świetny warsztat, świetnych muzyków, rewelacyjny pomysł na siebie, ale ze względu na ten warsztat, na perfekcjonizm wręcz, po prostu był troszkę ograniczony w takim bezpośrednim przekazywaniu emocji. I tak jak 4 lata temu wyszedł Sporyż, tak narzekałem w tamtej recenzji, że ja bym sobie życzył, chciałbym kiedyś usłyszeć, jak ta Tama trochę puszcza, jak Jarun wpuszcza do swojej muzyki niedoskonałości i no cholera, na Roku Spokojnego Słońca naprawdę Tama puściła, lawina zeszła z gór i dostaliśmy naprawdę potężną płytę, która jednocześnie zachowuje absolutnie wszystkie walory, którymi do tej pory ten zespół mógł się poszczycić. Ale po kolei. Rok Spokojnego Słońca to płyta przede wszystkim bardzo zimna. Tak jak Sporyż był dosyć ciężkim, psychodelicznym lotem z ekstatyczną kulminacją w postaci malowanego ognia do tej pory w serduszku, tak tutaj, oj, to jest pejzaż naprawdę pozbawiony jakichkolwiek śladów życia. Nie liczcie na happy end w żadnym wypadku. Nie znaczy to, że nie zdarzą się tu momenty i przyjemniejsze, ale będzie to raczej chwilowe schronienie się w jakiejś chacie przed śnieżycą i później tak będziecie musieli wyjść w to światło stycznia. Właśnie to, jak w ogóle ta płyta się zaczyna, wybucha wam w twarz okruchami lodu, no jest po prostu fantastyczne. Jarun bardzo tutaj pozwala sobie w końcu na brzmienie, które jest pozbawione hamulców. Jest odpowiednio niedoskonałe, jest odpowiednio nasycone, ale nie zaburza wcale motoryki zespołu, tego jak się dogaduje, jak zrobione są te aranżacje. Miejscami jest tu bardzo dużo drugiej fali, jak chociażby w utworze Jodły, który zaczyna się bardzo prymitywnym, leśnym riffem, i potem oczywiście pojawia się to jarunowe interludium, ale wraca z powrotem do tych prostych melodii. W końcu oni nie boją się tutaj przekazywać tego, co mają do powiedzenia emocjonalnie, artystycznie, również w taki bardziej nieskrępowany, dziki sposób. I to moim zdaniem bardzo tej płycie służy. Ale jak już mówiłem, nie tracą wcale na swojej unikalności. Słychać, że jako muzycy zaliczyli ogromny progres. To jak zrobione są tutaj aranżacje, jak perkusja działa z blachami. No wow, właśnie chociażby w tych jodłach, gdzie te leśne riffy są świetnie podkręcane, urozmaicone przez pracę perkusji. Do tego często z tymi właśnie najprymitywniejszymi gitarowo fragmentami są zestawione basowe pochody, które nie rozpraszają was, nie wyrywają was z tego transu, ale pozwalają jeszcze docenić go, jeśli się tam ślepiej wsłuchacie. Sprawiają, że cały czas coś się
dzieje. I to zresztą zespół tutaj rzucił sobie samemu spore wyzwanie, bo aż 4 utwory to są takie 8-minutowe kolosy, chciałoby się powiedzieć. I ten sporyszowy Jarun, troszkę poplątany właśnie, mieniący się mnogością riffów, form, przejść i tak dalej, powraca trochę w kawałku widma. I tutaj dzieje się jeden z moich chyba ulubionych momentów na płycie, gdy śpiew alikwotowy nakłada się na gitarę szukającą wyjścia z labiryntu tworzonego przez perkusję. Potem mamy taki progresywny, bardzo intensywny młyn, aż w końcu wszystko jednak wraca do tego matecznika, do tego prymitywnego, leśnego black metalu z ponownie delikatnie osiadającym zakończeniem. Na początku brakowało mi tutaj, szczerze mówiąc, jakiegoś takiego prawdziwego hitu, jak Malowany ogień, ale w zasadzie było to wrażenie, które bardzo szybko znikło. Im więcej obcowałem z tą płytą, to praktycznie przy każdym kolejnym odsłuchu miałem wrażenie, że odkrywam kolejnej warstwy, że naprawdę tutaj nie ma potrzeby wklejenia takiego wyróżniającego się od innych kawałka, bo po prostu wszystkie kawałki są zajebiste. Tyle o muzyce, na koniec dodam jeszcze jedną rzecz. Sporym rozczarowaniem było dla mnie, gdy przeczytałem wywiad i dowiedziałem się, że tu wcale nie chodzi o film Krzysztofa Zanussiego, przez którego pryzmat trochę tę płytę interpretowałem, ale tu chodzi o cykl solarny, bo nie wiem, czy wiecie, krótka lekcja astronomii. W cyklach 11-letnich zmienia się pole magnetyczne Słońca i w zasadzie na przestrzeni tych 11 lat no, Słońce praktycznie odwraca bieguny. Mogę teraz mówić nieprawdę, sprawdźcie to sobie na Wikipedii. Ale generalnie chodzi o to, że w trakcie tego raz na ten 11-letni okres zdarza się właśnie rok, gdy aktywność słoneczna jest bardzo, bardzo obniżona i stąd właśnie to spokojne Słońce. Słońce w odwrocie. Słońce, które jest naszym jedynym podstawowym dawcą życia w tym układzie słonecznym, po prostu zmniejsza swój wpływ. I to faktycznie świetnie koresponduje z tym, co znajdziecie na tej płycie, z tymi emocjami. Ale szczerze mówiąc, w filmie Zanussiego też chodzi o jakieś niespełnienie. I to chyba też można tutaj znaleźć. No ale te teksty są na tyle, wydaje mi się, wymiarowe. Cenię bardzo ich poetyckość, taką bardzo z serca, bez żadnego wstydu, bardzo młodopolską. Wydaje mi się, że tam można sobie odnaleźć, co komu tak naprawdę potrzeba. To chyba tyle. No, tutaj naprawdę wydaje mi się, że Jarun osiągnął na tę chwilę przynajmniej swój faktyczny szczyt możliwości. Nie wiem, gdzie pójdą dalej, bo naprawdę taka formuła wydaje mi się bardzo, bardzo dobrze gra, ale cóż, wierzę, że gdziekolwiek się udadzą, będzie to równie ciekawe. Tymczasem piszcie, jak wam spodobał się Rok Spokojnego Słońca. My widzimy się już wkrótce w innym formacie. Cześć. 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 Cześć.